Czy wiedziałeś, że zniszczenie kosza, którego używają w NBA podczas gry, jest niemożliwe? Od czasu, kiedy Shaq notorycznie łamał kosze, zmieniono całkowicie jego konstrukcję. Teraz jest na takich sprężynach, przez to jest bardzo giętki i ciężko wygenerować tyle siły, wieszając się na nim. Oraz całkowicie go przebudowano tak, żeby siły nie przyjmowała tablica, tylko konstrukcja z tyłu kosza. Podczas jednego testu spróbowano nawet zrzucić na obręcz fortepian, który wygenerował więcej siły niż jakikolwiek wsad kiedykolwiek. Obręcz się wykrzywiła, kosz padł na ziemię, ale tablica była w nienaruszonym stanie.